Kochani, ja chciałabym się podzielić, właściwie nawiązać dalej jakby do tego psalmu, którego użyła przed chwilą Wandzia. Bo w tym właśnie psalmie jest napisane, chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. I powiem wam, że te słowa w tej chwili w moich ustach brzmią bardzo radykalnie, bo widziałam przez ostatnie 3 miesiące, jak zamierało ciało mojego męża, ale serce było coraz żywsze w Panu i coraz bardziej pragnące Jego. I potem ja również to przeżywając, widziałam to i przeżywałam razem z Nim. A dalej jest napisane, lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. I wiecie co, to jest moja stara Biblia i ona jest bardzo poszkryfana, jak to moja mama mówiła, nie szkryfej po Biblii, bo to świętoksięga. Ale ja zawsze w niej szkryfałam, to znaczy pisałam sobie różne dopiski, jeśli słyszałam jakieś słowo ciekawe odnośnie danego miejsca. I słuchajcie, tu mam napisane, koło tych właśnie słów, lecz moim szczęściem być blisko Boga, mam napisane szczególne miejsce w sercu mojego Boga. Szczególne miejsce. My nieraz mamy różne miejsca i pamiętacie słowa, które mówił pastor. Dzisiaj były dość trudne wykłady o demonach, o życiu duchowym. Może niektórzy nawet nie byli świadomi tego, co dzisiaj usłyszeli. I powiem wam, że ja kiedyś przed laty też byłam na takim wykładzie. To był początek mojego życia z Panem. I też byłam bardzo poruszona, że ten świat duchowy składa się nie tylko z Ducha Bożego, nie tylko z Pana i naszej duszy, ducha, ale że jest jeszcze ten drugi świat ciemności, który też ma ogromny wpływ na nasze życie. I wtedy przypomniałam sobie na tym wykładzie, że moja babcia mi mówiła, że moja prababcia była czarownicą. Ona miała, tam był taki stary dom, bo my tutaj w górach pod Równicą mieszkam, a tam właśnie mieszkała moja prababcia. I miała dom, przed domem był ogródek i w tym ogrodzie ona miała różne takie zioła, które oczywiście zaklinała i, no i wróżyła i ludziom też czarowała. Ponoć była złą osobą, bardzo złą, bo nawet potrafiła tak rzucić urok na kogoś i ta osoba miała problemy. Nawet ponoć sąsiadom zauroczyła krowy, zamiast mleko leciała krew. I to były złe rzeczy, ale moja babcia mi to opowiadała i nawet powiedziała, ja w tym ogródku nie będę nic sadzić, bo tutaj ta czarownica to używała. I dziadek, żeby nie było pusto, wziął, postawił tam ulę z pszczołami, no i nikt tam już nie wchodził, bo pszczoły były niebezpieczne. Ale ja to pamiętałam jako dziecko. Jak się nawróciłam, zaczęło mnie to dotykać. Ja mówię, to ja jestem potomkiem czarownicy, to ja muszę się modlić, żeby Pan mnie z tego uwolnił, prawda? I faktycznie, i pamiętacie, powiedział pastor coś takiego, że błogosławieństwo jest do 1000 pokolenia, a przekleństwo do 4 pokolenia. Ja byłam 4 pokoleniem tej czarownicy i ja się nawróciłam do Boga i zaczęłam się modlić. Ale wtedy też Pan mi powiedział, że są miejsca, gdzie miejsca szczególne, gdzie jest tron Boży. I pomyślcie, to miejsce jest też z takim jakby miejscem Bożego tronu. Tu przyjeżdżacie z różnych stron i Pan tu działa z taką mocą,
ludzie się nawracają. Przez wiele lat to miejsce jest po prostu błogosławione, bo tu mieszka Bóg, tu jest Jego tron. Ale są też miejsca, gdzie diabeł ma swoje przyczółki. I takim miejscem był dom mojej prababci. I mijały lata, moja babcia zmarła, a myśmy dalej mieszkali już potem nie w tym domu, w którym mieszkała babcia, ale wybudowaliśmy obok drugi. Ale to było dalej to miejsce. I na tym miejscu, gdzie był ten dom, gdzie babcia, prababcia robiła te złe rzeczy, to stała stodoła. I był taki dzień właśnie, kiedy spotkaliśmy się na takim wspólnym modlitwie i ten temat też tam był wtedy poruszany. I ja odczułam, że musimy się modlić o to miejsce. Zaczęłyśmy się modlić, już wtedy moja córka też była nawrócona i jeszcze inne osoby. Modliłyśmy się, aby Pan oczyścił to miejsce, uwolnił to miejsce od tego demonicznego działania tam wówczas. Bo miejsca też mogą być, tak jak słyszeliśmy, przyczółkiem czy tronem dla szatana. I nic się wtedy akurat nie stało, ale niedługo potem była taka sytuacja, że mój tato był w szpitalu. Ja pojechałam wtedy z mamą do szpitala, a mój mąż sam był w domu, a nie mamy z naszego domu okien na tą stodołę, tylko na drugą. I on nic nie wiedział, co się dzieje. A wtedy była piękna pogoda. Były dożynki w Ustroniu i ludzie byli na dożynkach, nawet ulice były zablokowane dla tego pochodu dożynkowego. I nagle sąsiad mi mówił, patrzył przez okno i z jednej małej chmury piorun rąbnął prosto do stodoły. I powiedział ten sąsiad, patrzcie, do białoniowej stodoły pierun strzelił. I potem widział, jak ten dymek idzie, pobiegł po drugiego sąsiada. Zaczęli ratować to, co tam było w tej stodole, maszyny i drzwi nawet wyjęli całe. I nim przyjechała straż, spalił się dach, spalił się ten cały, tam był siano tam było na górze. I to było niesamowite. Ludzie nas, biedactwa, i w ogóle nie było deszczu. Słuchajcie, nawet z tej chmury nie spadł deszcz wtedy. Słońce świeciło, a piorun rąbnął. I ja wtedy nie miałam wątpliwości. To była odpowiedź na naszą modlitwę. Ale jak ja miałam powiedzieć wszystkim, że Pan Bóg nam strzelił do stodoły, a było wiadomo, dlaczego to się stało, żeby oczyścić to miejsce, bo tylko ogień z nieba mógł oczyścić z takiego diabelskiego miejsca tak całkowicie. No i byłyśmy zachwycone tym, dziękowałyśmy Bogu za to, a nawet nie umiałyśmy wytłumaczyć, dlaczego jesteśmy takie szczęśliwe. I powiem wam, że dziś minęło 30 lat, znaczy nie od tego pioruna, od tego pioruna minęło 15. W tym miejscu jest budowany dom, który buduje moja siostrzenica z mężem. Oboje są wierzący. On był biskupem Kościoła Baptystów i ten dom będzie prawdopodobnie, już to tak widzimy, takim domem modlitwy. Domem, gdzie będziemy na pewno się spotykać, aby wielbić Pana i oddawać Mu chwałę. Patrzcie, jak Bóg działa w przestrzeni czasu i jak wierny jest temu, co sam powiedział, do czwartego pokolenia będę błogosławił, a do czwartego będzie przekleństwo, a do tysięcznego będę błogosławił. I naprawdę wielbić Boga za to, że jest tak wierny, ale musimy z Nim na co dzień żyć, ale też widzieć, żeby widzieć to działanie w czasie rozłożone. Ja jestem pod wrażeniem tego, co dzisiaj pastor mówił, ale też
Wiecie, no, żyję już trochę lat na tej ziemi i pewne rzeczy się wydarzały w moim życiu, jak się nawróciłam 5 lat po nawróceniu. Dzisiaj już jest prawie 40 lat, jak chodzę z Panem. I przez ten czas działy się rzeczy, które teraz mogę powiedzieć niesamowicie. Bóg jest wierny. Wtedy to była jakaś drobna sprawa, a dzisiaj owoce tego oglądamy. I dlatego chcę wam jeszcze powiedzieć jedno świadectwo. Przed 30 laty przyjechała do mnie grupa studentów, którzy nie mieli gdzie spać. Chcieli pochodzić po górach. No i ja ich przyjęłam, przespali się jedną noc, pojechali dalej. Niewiele było czasu, żeby z nimi rozmawiać o Bogu. Nie wiem, co zrobiłam. Dzisiaj nie mogę wam powiedzieć. Ale po 30 latach przyjechała do mojego domu kobieta z Łodzi i szła od domu do domu po zawodziu i szukała takiego domu, gdzie mieszka Ela z córką Asią i jest ten dom siwy. Tyle pamiętała. I znalazła. I przyszła i powiedziała, ja tu byłam 30 lat temu. W tej chwili jestem dyrektorem szkoły, ale ja nie zapomnę tego, co tu widziałam i co tu przeżyłam. Bo i chciałam sprawdzić, czy ta mama Ela dalej ma taki błysk w oczach, taką radość w Jezusie Chrystusie, jaką miała wtedy 30 lat temu. To nie jest z nas. I jak ja to mówię, to nie mówię to o sobie, żeby sobie chwałę oddać, ale niech będzie opowiadane o wielkich dziełach Twoich, Panie. I żeby Jemu była dana chwała. No i ja z nią siadłam pod wierzbą, porozmawiałyśmy. Ona była zachwycona, że mnie w takim kondycji duchowej nastała, chociaż ja niewiele pamiętałam, co ona tam przeżyła u mnie. I modliłyśmy się. Przyjęła Pana. Dzisiaj chodzi z Bogiem. Ale potrzeba było 30 lat, żeby mogła to, co było wtedy zasiane, mogło w niej zakiełkować. Kochani, jesteście, może niektórzy już wiele chodzicie z Panem, a niektórzy dopiero zaczęliście. Ale pamiętajcie, że nasze świadectwo życia, może nieraz bardzo skromne, bardzo proste słowo, jeden gest może tak zaowocować, że będzie zbawiona dusza, zbawiony człowiek do królestwa. I chcę was tym zachęcić. Naprawdę pamiętajcie o tym, że nasze życie jest świadectwem, jest opowiadaniem o Bożych dziełach Pana naszego Jezusa Chrystusa. I On się przyzna do tego, bo On jest wierny.